Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dniu dzisiejszym właśnie wróciłam z sauny. Dzisiaj się tak dobrze wyspałam, że nawet sobie nie wyobrażacie. Czuję się dalej kiepsko, bo jednak choroba trochę nie odpuszcza, ale no to nie uprawnia mnie do tego, żeby cały dzień siedzieć w łóżku. I w dniu dzisiejszym, jako że jest 6 stycznia, już zaczynam rozbierać choinkę, bo no nie oszukujmy się, ja mieszkanie mam małe, więc choinka fajnie, że stoi. Ja bardzo lubię choinkę i w ogóle świąteczne atmosferę, ale już w pewnym momencie, już po pewnym czasie ta choinka zaczyna pomału przeszkadzać, więc dzisiaj już zabieram się za rozbieranie choinki i Paweł będzie mi w końcu wymieniał hamulce w rowerze, także dzisiaj również będziemy pracować przy rowerze. Ogólnie jest strasznie pochmurno, ja już swój pociąg złożyłam pod choinki i teraz to wszystko trzeba pościągać. No i wszystkie mikołaje, krasnale i tak dalej pochować do pudełek. Będziesz musiał skracać tam linki, nie? Kochani, w drugim dniu jest godzina prawie 11. Jak widzieliście, my wczoraj poszliśmy około 3 spać, zanim jeszcze się zasnęliśmy i tak dalej, to było w 3:30. Cały dzień wczoraj, właśnie cały, no cały wieczór tak naprawdę, od, żeby Was nie skłamać, około 15, może 16 do 3 nad ranem siedział Paweł nad hamulcami w tym moim nieszczęsnym rowerze. I nie zgadniecie co. Wymienić się udało, ale problemu, przez który wymieniłam hamulce, nie udało nam się zlikwidować, nie wiemy co jest i będziemy jeszcze dzisiaj próbować. Mam nadzieję, że coś się uda, a jak nie, no to czeka mnie niestety wizyta w tym, nie u mechanika, tylko u mechanika rowerowego, o tak powiem. Teraz zjem sobie śniadanie, wypiję kawę, idziemy na basen, żeby troszeczkę się poruszać i wracamy do domu, jemy obiad i znowu będziemy siadać do tego roweru. No, no nie mam zielonego pojęcia co jest, dlaczego tak się dzieje, nie wiem i bardzo mnie to denerwuje, bo nie po to wydawałam tyle cebulionów na hamulce, żeby one nie hamulcowały, nie? No normalne. Człowiek chce być zdrowy, chce jeździć, chce trenować i tak dalej i oczywiście wszystko jest na nie. Dzień dobry kochani, witam Was w tej pięknej zimowej scenerii. W końcu spadło tyle śniegu, jest minus 8 stopni. Ogólnie jest fantastycznie. Po prostu się ciepło ubrałam, a jak ja się ubiorę ciepło, to może być nawet i minus 300. Nie no, przesadzam. Słuchajcie, wczoraj nie dokończyłam tego vloga, bo po prostu żeśmy padli. Jeśli chodzi o ten rower nieszczęsny, to tak jak mówiłam, kupiłam nowe tarcze i nowe hamulce. Oczywiście klamki, okładziny i tak dalej. No wszystko nowe, cały układ hamulcowy kupiłam nowy. Kupiłam Shimano Deore. I powiem szczerze, byłam naprawdę w pewnym momencie zawiedziona, bo no jak, coś musi być nie tak, skoro nowa tarcza i... Dzień dobry! Dobry. Skoro nowa tarcza, a ona mi ociera. I co się okazało? Poczytaliśmy, Paweł poczytał i okazało się, że tarcza jest krzywa. No i zdenerwowałam się, no bo jak?
tyle pieniędzy za hamulce i okazuje się, że tarcza jest krzywa. Ale po zaciągnięciu informacji od innych ludzi, od innych użytkowników internetu, okazało się, że właśnie bardzo rzadko tarcza nowa przychodzi prosta. Trochę żeśmy pokombinowali, no i okazało się, że udało się, rower mi nie skrzeczy, nie skrzypi, nie ociera nic, nie hamuje koła, więc rower poszedł do piwnicy, no bo jak widać, sceneria jest piękna, więc na rowerze nie pojeżdżę, co nie zmienia faktu, że przed sezonem na pewno jeszcze będziemy wszystko sprawdzać, przelewać hamulce i tak dalej. Więc na szczęście po tylu dniach udało się to zrobić. A teraz idę do pracy i widzimy się już później. Kochani, ja właśnie jestem po pracy i właśnie idę po dowód osobisty, bo jak wiecie, półtorej miesiąca temu dowód zgubiłam i przekracza mi drogę, a ja bardzo, ale to bardzo nie lubię gołębi. Wracając, właśnie jadę do urzędu, bo półtorej miesiąca temu zgubiłam dowód osobisty. Do tej pory nie dostałam żadnej informacji, nawet że ten dowód jest do odebrania. A tak jak mówię, minęło półtorej miesiąca, więc wydaje mi się to trochę za długo. Więc w tym momencie właśnie się wybieram i mało tego, idę zrobić małe zakupy. No patrzcie. No nie przejdę. No kurde, nie przejdę teraz. Jednak się udało i idę zrobić małe zakupy, bo oczywiście wszystko mi się pokończyło, nie tylko spożywcze, ale i chemiczne, waciki, patyczki do uszu i tak dalej, i tak dalej. Matko jedyna z gołębiami, więc jadę właśnie do galerii. Nienawidzę, jak ludzie karmią gołębie, bo zawsze jest nasrane i jest pełno tego ptactwa i mnie to straszy bardzo. Dobra, idę na autobus, bo się spóźnię. Właśnie za to wszyscy kochamy zimę. Czapki, szaliki i w ogóle wszystko, co zakrywa nam głowę. I włosy mamy wtedy przylizane albo w ogóle takie na wszystkie strony. Ja mam niestety ten drugi problem, czyli mam zawsze przylizane i wyglądam co najmniej jak grzybek. Kiedyś w ogóle mama, pamiętam, mam nadzieję, że to dobrze pamiętam, że to mi się nie przyśniło, ale kiedyś mama mnie tak króciutko obcięła. Zresztą moja siostra też była tak kiedyś krótko obcięta. I to wygląda strasznie. Nigdy się tak nie obetnę, a mówią, że z wiekiem kobiety im są starsze, tym coraz mają krótsze włosy. Mam nadzieję, że mnie to nie dotyczy i mnie to ominie. Jak widzicie, ja tutaj hoduję swojego wielkiego, pięknego, grubego warkocza. I co? Odebrałam dowód na zdjęciu z dowodu osobistego. Wyglądam jak 7 nieszczęść. Wyglądam, jakbym była łysa. A to dlatego, że w tym samym dniu, kiedy robiłam zdjęcie do dowodu, robiłam też zdjęcie w mundurze, gdzie włosy musiałam mieć właśnie o tak. Ale one mi się tutaj zawsze tak mierzwią, więc wyglądałam jak, nie pokażę wam, na każdym jednym zdjęciu do dowodu wyglądam strasznie. Byłam w Action, kupiłam parę rzeczy, o których myślałam, oczywiście zapomniałam o płynie do mycia naczyń, będę musiała jeszcze dzisiaj pójść na zakupy, ale pokażę wam szybciutko, co kupiłam. I słuchajcie, nie ma tego dużo, bo są to waciki, są to patyczki do uszu, bo mi się pokończyły wszystkie do makijażu. Coś, do czego zbierałam się mega długo. I są to wieszaki, 20 sztuk, 7 zł za 10, 7 tam z kawałeczkiem za 10 wieszaków. Więc spoko, te sobie zostawię w domu, a te, co mam w domu, wezmę sobie do pracy, bo tam też mam szafkę i też potrzebuję mieć rzeczy, że tak powiem, powieszone, szczególnie mundury. Do tego kupiłam sobie
perfumy do prania i to są jedne z moich ulubionych, nie licząc tych z Biedronki, ale w Biedronce byłam, zapomniałam, miałam kupić mięso, mięsa nie było, więc po prostu wyszłam, więc kupiłam w Action, on też bardzo ładnie pachnie, bardzo mi się podoba. Kupiłam sobie żelazko w sprayu, bo oczywiście jestem perfekcyjną panią domu i zamiast kupić deskę do prasowania i po prostu żelazko, to kupuję żelazka w sprayu, a mam taką jedną fajną wiskozową sukienkę, którą chciałabym niedługo założyć, a mimo wszystko nawet jakbym miała żelazko, to bałabym się ją prasować, więc ten suchy szampon, Boże, żelazko w sprayu jak najbardziej mi się przyda, miałam kiedyś dwa opakowania. I nie wiem, gdzie są oba, gdzieś tu. Więc co za dużo, to zdrowo akurat nie w tym przypadku. Kupiłam sobie Beauty Blendera i chciałam kupić sobie ich więcej, ale niestety takich pojedynczych nie było. A ten jest najlepszy z kształtem. I te z Action są naprawdę bardzo fajne, mięciusie. Więc będę polować jeszcze na kilka sztuk. No i ostatnią rzecz, którą kupiłam, jest to oczywiście taki wodny stwór do czyszczenia pędzli. Jego się chyba, z tego co patrzyłam, to przykleja się go do zlewu od środka i się myje pędzle. Także takie fajne rzeczy. A tymczasem ja idę pić kawę, ładować kamerkę, bo z tego co widzę, to już mam mało baterii. No nie chcę, żeby mi się w najgorszym momencie na siłowni rozładowała, więc ładuję kamerę, piję kawę i idziemy trenować. No, moja druga odsłona pięknego stroju, tym razem zielony. I powiem szczerze, że te stroje z Pepką, myślałam, że są naprawdę kiepskiej jakości, ale już mi tyle służą, że naprawdę poluję jeszcze na kolejny, że tak powiem, kolor i mam nadzieję, że mi się uda, bo już długo, długo nie widziałam tej kolekcji, a jest naprawdę bardzo fajna, wygodna i przede wszystkim nie prześwituje. Ja już jestem po rozgrzewce i ogólnie będę teraz zaczynać robić fronty. Co prawda 42 kg, ale podejrzewam, że to będzie naprawdę mega, mega ciężkie i pewnie będzie tragicznie techniczne, tak jak moje ostatnie AB wheel'e, ale to dlatego, że fronty robiłam ostatnio chyba ze 2 lata temu i nie pamiętam, jak mi szło i nie pamiętam, co ja mam w ogóle robić i pomimo tego, że mega się cieszę, jestem w ogóle pierwszy tydzień, tak naprawdę to jest pierwszy tydzień planu już za mną, bo ogólnie mój plan się dzieli na 4 dni w tygodniu, ale ja nie mam możliwości chodzenia 4 dni w tygodniu na siłownię, więc chodzę 3 razy, więc w dniu dzisiejszym mija mi 4 dzień tygodniowego planu i co za tym idzie, ogólnie zrzuciłam już 1,5 kilo od początku roku, wiem, że to może być sama woda, wiem, że to na razie nie jest żaden wyznacznik, ale co nie zmienia faktu, że naprawdę mega, mega się z tego cieszę, ponieważ zaczynam z wagą 73 kg, teraz jest 71,5, będzie jeszcze niżej. Praktycznie do zera ograniczyłam słodycze, zero czekolad, zero jakiś tam ciasteczek, nie ciasteczek, tortów, nie tortów. Jedynie co z takich cukrów zostawiłam i to też nie zawsze jest miód do kawy, Boże, miód do kawy, miód do herbaty. Nie rozumiem, jak mogą pić ludzie kawę z miodem, nie oceniam. Miód do herbaty, ale to naprawdę bardzo rzadko. I jedynie z czego, co mocno ograniczyłam do minimum, to są słone przekąski. Ale dlaczego mocno ograniczyłam? Dlatego, że na przykład jeżeli będziemy z Pawłem jechać na koncert i na koncert będziemy jechać 5 godzin, ja lubię sobie coś pochrupać w pociągu i albo to są paluszki, albo to są jakieś ciperki, ale przerzucam się właśnie na albo popkule, to są te takie chipsiki kukurydziane, albo na Lay's Oven Baked, chyba tak to się nazywa. One mają 50% mniej tłuszczu, więc zawsze to jest jakaś lepsza alternatywa. Co prawda staram się tego mimo wszystko nie robić, nie kupować, ale tak jak mówię, jak jedziemy gdzieś na koncert, czy gdzieś dalej na jakąś wycieczkę, to właśnie wolę sobie wrzucić coś takiego do torebki niż jakiegoś batonika, czy inne słodkie przekąski.
No i standardowo oczywiście energetyk zero musi być. Mega się cieszę, że zrobili energetyka zero w butelce. Właśnie muszę się po niego w środę wybrać. I rozmarzyłam się o jedzeniu. Idziemy robić fronty. Naprawdę polecam. Czasami zmiany są naprawdę dobre. Trzy tygodnie i dopiero mój organizm przyzwyczai się do tych wszystkich zakwasów i tego, że ten plan został zmieniony, bo jak nie nagrywałam poprzednich tam dni, ale każdy jeden dzień się czymś różni i każdy jeden dzień jest bardziej bolesny od drugiego. Także podejrzewam, że jutro będę umierać, a najgorsze jest to, że idę do pracy na 24 godziny i naprawdę będę umierać. A teraz idę się rozciągać i idę do domu jeść, bo jestem mega głodna. No, jestem po rozciąganiu. Już nawet nie wiem, co mówię. Już mi się taki język pląta, że najchętniej to bym się wykąpała i położyła się spać. I to, co teraz powiem, będzie mega obrzydliwe, ale muszę czekać z kąpielą do domu, bo jestem przeziębiona i tak wiem, nie powinnam chodzić na treningi, jak jestem przeziębiona, ale no cóż. Figura się sama nie zrobi, ale to coraz bliżej. Tak jak ktoś w komentarzu napisał, ćwicz gruba ćwicz, no to przecież ćwiczę, nie? Ale no niestety nie będę w stanie się wykąpać tutaj, bo zaraz się rozchoruję jeszcze bardziej, a ja się nie mogę rozchorować, więc po prostu szybciutko, dobrze, że od siłowni mam jakieś 200 metrów do domu, więc szybciutko pobiegnę, jeszcze zrobię kroki i wezmę taki długi, długi, gorący prysznic i zjem sobie makaron ze szpinakiem i to będzie idealnie, idealnie po prostu zakończenie dnia i przygotowanie się do pracy. Także dziękuję kochani za oglądanie tego vloga. Kontentu rowerowego będzie jeszcze więcej, ale to w sezonie. Chyba, że najdzie mnie na wymianę opon, bo chciałabym wsadzić sobie do mojego rowera grubsze opony, a dokładniej 2,8. Teraz mam 2,3, z tego co się nie mylę, ale żeby wsadzić 2,8 muszę wymienić całe obręcze, muszę wymienić od nowa tarcze hamulcowe i hamulce. Chociaż hamulce zostawię te same, ale tarcze hamulcowe. Kasetę nową będę chciała sobie zrobić, pewnie w innym kolorze, zobaczymy. Oczywiście wszystko od Shimano, bo po prostu ufam tej firmie. I jeśli mnie najdzie wcześniej, no to będzie zmiana roweru jeszcze w zimie, a jak nie, no to wszystko, całą otoczkę rowerową będziemy zaczynać już na wiosnę. Bo co jak co, ale szykuje się naprawdę coś fajnego, także zapraszam Was do subskrybowania, do lajkowania i w ogóle niech Was będzie dużo. Trzymajcie się i pa! Muszę kupić nowe buty.
bo te już mają chyba 3 lat.